Cześć, w dzisiejszym odcinku Q&A dwa tematy. Zgodnie z obietnicą zaczynamy obgadywać szczupaki z uwagi na to, że sezon szczupakowy się zaczął, a w drugim obiecywałem wcześniej, parę osób się dopominało o to, rozpoczynam nową serię, którą roboczo nazwałem Historia jednej przynęty. Oczywiście chodzi o przynęty Salmo. W tym odcinku przynęta znana chyba przez Was wszystkich, tak jak przez tysiące wędkarzy na całym świecie, pod nazwą Salmo Minnow. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam. No i tak, pierwsze pytanie od kolegi, który podpisał się Gural RG. Witam, super ogląda się Pana kanał i wielkie dzięki za dzielenie się wiedzą. Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Z moich doświadczeń co do nauki i pamięci ryb wynika, że jest dokładnie tak, jak Pan wielokrotnie mówił, że wszystko zależy od wielu okoliczności. Miałem dwie sytuacje, które pokrótce opiszę. Na jednym z wypadów nad jezioro w Szkocji, gdzie mieszkamy, wędkując z łodzi, mój kolega złapał szczupaka 70+, z widoczną raną na jednym boku. Po wypuszczeniu ryby w ciągu 20 minut tą samą rybę ja złapałem na raczka, na tą samą przynętę, tylko w innym kolorze. Zdziwienie nasze było średnie, bo obijały nam się o uszy podobne historie. Natomiast następna sytuacja już trochę mnie zaskoczyła, bo to było na tym samym jeziorze, łowiąc z brzegu w spodnio butach zaciąłem ładnego szczupaka. Zawsze ustawiam sobie stanowisko, podbierak, matę, statyw do telefonu i obławiam dwa miejsca z brzegu dość stacjonarnie. Podbierak, który miałem pod ręką na kamieniu i mocny sprzęt pozwoliły na dość szybki i siłowy hol. Ryba dość szybko wylądowała w podbieraku, którym uwolniła się z przynęty. Wycofując się z wody do maty leżącej na brzegu, powoli przesuwałem podbierak w wodzie. Szczupak w wiście łososiowym stylu wyskoczył mi z podbieraka. Usiadłem na brzegu, zapaliłem papierosa i zadzwoniłem do kolegi, opowiadając o sytuacji, dodając, że ryba miała dobrze ponad metr. Po odpoczynku wróciłem do wody i dalej biczowałem wodę. Tą samą przynętą, w tym samym miejscu, mam kolejne branie i znów wiem, że ryba jest duża. Szybki hol i podebranie. W momencie, gdy ryba była w podbieraku, nie dowierzałem, bo byłem przekonany, że jest to ta sama ryba, która miała bardzo postrzępione płetwy grzbietowe, które rzuciły mi się w oczy przy pierwszym podbieraniu. Tym razem byłem ostrożniejszy i ryba wylądowała na macie. 110 cm, szybka fota i wraca w dobrej kondycji do wody. Byłem zaskoczony, że taka weteranka i drugi raz dała się oszukać na tą samą przynętę w ciągu 40 minut, bo sprawdzałem, kiedy wykonałem połączenie do kolegi. Jedna myśl mi się nasunęła wtedy, bo przypomniała mi się sytuacja z łodzi i mały szczupak, a tu jednak ryba bardzo doświadczona. Obydwa dni to były dni, kiedy szczupaki atakowały chętnie i były w gazie. Naprawdę agresywne. Stąd wniosek, który omawiałem na początku, że wszystko zależy od okoliczności. Jakby nie jadły tak chętnie, pewnie by gdzieś usiadła na dnie i odpoczywała w spokoju. Oczywiście tylko możemy się domyślać. Pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję za materiały. Bardzo fajne historie, dziękuję. Już wcześniej w paru odcinkach mówiłem o tym, jak ryby się uczą, co naukowcy o tym wiedzą. Co to znaczy w praktyce, co to znaczy dla nas w praktyce, że ryby się uczą i jednak wyciągają wnioski ze swoich błędów, ze spotkań z wędkarzami. I tutaj jest bardzo fajnie dwie historie z życia. Teraz mi się przypomniało, bo ostatnio na fejsie widziałem, ktoś chyba to z Polski był post, że dwóch kolegów na jednej łódce jednego dnia złowiło tego samego szczupaka 121 cm bodajże. Nie wiem, czy to widzieliście. Mam nadzieję, że to prawda. Nie wnikam, nie znam tych ludzi, więc trudno powiedzieć. Ale takie historie się zdarzają. Każdy zna to na pewno z własnego doświadczenia albo z opowieści kolegów. Rzeczywiście ma kolega rację, że to zależy od nastawienia ryby w danym dniu. Mówiąc krótko, od tego, jak intensywnie żerują. Zdarzają się takie dni, o których potem opowiadamy przez wiele lat bardzo często, bo na skutek biegu wielu okoliczności po prostu ryby żerują jak wściekłe. W zasadzie wtedy dobry wędkarz ma dzień życia, słaby wędkarz też ma dzień życia, chociaż sporo z uwagi na popełnione błędy przeważnie trochę ryb traci, dlatego że jest zdenerwowany, podniecony i robi wiele błędów. No w każdym razie
im bardziej drapieżna jest ryba, czyli na przykład szczupak versus kleń, tym takie historie zdarzają się częściej. To znaczy zdarzają się połowy tej samej ryby w ciągu nawet paru godzin jednego dnia lub też dzień po dniu. No ale zdarzają się takie historie również w przypadku ryb mniej drapieżnych, na przykład pstrąga. Ja miałem takie sytuacje, a dość spektakularny przypadek miał miejsce w zeszłym roku. U nas koledzy złowili, dwóch różnych kolegów złowiło tego samego pstrąga dzień po dniu i to bardzo dużą rybę, bo ponad 60 cm dzień po dniu. Ale jeszcze ciekawsza historia miała miejsce wiele lat temu podczas zawodów klubowych tutaj u nas na miejscu. Jeden z kolegów, który świeżo zapisał się do klubu, miał taką historię, że którą później opowiadał, niestety rybę zabił i przyniósł ją do ważenia, tak jak niestety wtedy jeszcze, to był ostatni raz, kiedy pozwoliliśmy zabijać ryby od tego czasu. To był taki sygnał na otrzeźwienie, to było z 15 lat temu. W każdym razie sporo ryb wtedy, był dobry dzień i sporo ryb wtedy zostało zabitych i ta była największa. Kolega na odcinku łąkowym zapiął w każdym razie wielką rybę i po jakimś holu, z tego co pamiętam, dość długim, bo ryba wyskakiwała i tak dalej, no to znaczy to nie było branie i spięcie od razu, definitywnie była jakaś tam walka, ryba się spięła, usiadł sobie na brzegu, no i postąpił trochę inaczej niż rasowy pstrągarz, bo rasowy pstrągarz przełyka gorycz i odchodzi z tego miejsca, zapamiętując je, żeby wrócić za parę dni i próbować swojego szczęścia jeszcze raz. Ten kolega no nie wiedział, jak zachowuje się rasowy pstrągarz, bo dopiero był początkujący, więc usiadł sobie na brzegu, zapalił fajkę i za kilka minut, tyle ile zajmuje wypalenie papierosa, znowu rzucił w to samo miejsce. Wyobraźcie sobie, że ten pstrąg znowu mu wziął, bo niemożliwe, żeby dwa takie wielkie pstrągi były koło siebie. I tym razem dał się wyholować. Pstrąg miał 68 cm, więc bardzo duży. I z jakiegoś powodu dał się skusić drugi raz na tą samą przynętę. Na dodatek przynętę, która nie jest kojarzona tak mocno z okazami, bo to była jakaś obrotówka. Też nie jakiejś super firmy, tylko zwykła jakaś tam polska rękodzieło polskie. No i co można na ten temat powiedzieć? No po prostu takie historie się zdarzają. Łowione są dzień po dniu. Właściwie wszystkie ryby, które znamy, które reagują na przynęty sztuczne, mają takie dni i dają się skusić dzień po dniu, a nawet tego samego dnia. Należy sobie tylko życzyć, żeby takie dni zdarzały się częściej. Chociaż ryby pewno by miały inne zdanie na ten temat. No i wtedy trzeba po prostu się opanować. Wziąć parę głębokich oddechów, sprawdzić węzeł, sprawdzić wszystkie elementy zestawu, żeby nie schrzanić, bo to się zdarza rzadko. Naprawdę, wierzcie mi, po 50 latach spinningowania wiem to na pewno. No, trzeba mieć nieziemskiego farta, żeby to się zdarzyło wiele razy nam w roku. Zwykle raz w roku, raz na parę lat taki dzień się zdarza. No, chyba że ktoś jest codziennie na rybach, jak na przykład przewodnicy wędkarscy. Oni tu by mogli opowiedzieć pewno nam super historię na temat reakcji ryb i na przynęty sztuczne dzień po dniu lub tego samego dnia. Dzięki za tą fajną historię. To jeszcze myślę tutaj, co warto nadmienić przy okazji, wskazuje na, o czym mówiłem w dwóch odcinkach na temat bólu i cierpienia ryb. Wywołało to dość intensywną dyskusję. Zresztą do tej pory wędkarze dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami. I nie tylko wędkarze, miłośnicy przyrody i ekolodzy, którzy mają oczywiście inne zdanie. Wielu z nich uważa, że wędkarstwo jest barbarzyństwem i wyżywaniem się na zwierzętach dla przyjemności. Prawdę mówiąc, szczerze powiedziawszy, tak jak sobie spojrzymy głęboko w oczy przed lustrem, no to trochę tak jest. Natomiast wydaje mi się, moim zdaniem, więcej jest pożytku dla przyrody z tego, że wędkarze opiekują się wodami i tylko tak naprawdę okazuje się, że w końcu, że to im zależy na tym, żeby coś w wodzie pływało. Reszta tak zwanego społeczeństwa ma to głęboko w poważaniu, bo jest piękna rzeka, są drzewka, ptaszki latają, trzeba się o nie dbać, dziki chodzą po lesie, trzeba o nie dbać, ale ryb nie widać, więc tak naprawdę dopiero jak te ryby wypłyną do góry brzuchem, jak na przykład na Odrze, wtedy jest larum i wszyscy mówią o rybach.
Natomiast w takich sytuacjach, kiedy ich nie widać i one gdzieś tam zginą z uwagi na głupie działania człowieka, nikt się o nie nie troszczy i gdyby nie było wędkarzy, tak naprawdę nikt by tych problemów nie rozwiązywał tak intensywnie. Więc myślę, że wędkarstwo jest pozytywne, mimo że trochę no, jest może etycznie wątpliwe. Na tym poprzestanę, nie będę wchodził dalej tutaj w dywagację. W każdym razie chciałem powiedzieć tylko, że te przypadki wszystkie, które polegają na tym, że ryba walczy, na pewno ma rany w pysku, po kotwicach czy po haku i za chwilę bierze, są jeszcze jednym dowodem, że odczuwanie bólu u ryb jest zupełnie inne, na innym poziomie niż w przypadku człowieka. Trudno sobie wyobrazić, że człowiek z poharatanymi wargami czy ustami po spożyciu jakiegoś posiłku znowu za chwilę bierze się za ten sam posiłek, bo już od razu wie, że to jest niebezpieczne, że to wywołuje jakiś ból. Ryby może nie są inteligentne, trudno je posądzać o jakąś tam inteligencję w rodzaju człowieka, ale mają instynkt, który pozwala im przetrwać. Im większa ryba, ten instynkt jest budowany na większej ilości doświadczeń życiowych. Więc gdyby dla nich ten dyskomfort, intensywność jego była podobna jak u człowieka, jak u ssaków, to na pewno nie miałoby to, niemożliwe by było skuszenie ryby tego samego dnia, a być może nawet następnego dnia, bo te rany się nie goją u ryb tak szybko. I widać w pysku często uszkodzenia, często jeszcze ryba krwawi i jest łowiona drugi raz. Czyli nie wolno moim zdaniem tutaj demonizować problemu. Z pewnością ryby czują jakąś dyskomfort, można tak powiedzieć. Jakąś niedogodność w paszczy po tym, jak ktoś się ciągnie. No ale generalnie to jest, polega na stresie. Bez wątpienia ten stres występuje. Natomiast jeśli mówimy o bólu, sugeruję, żeby być ostrożnym, bo na pewno to nie jest coś w rodzaju naszego bólu. Nie tak samo czuwają ryby jak ssaki. No na tym na razie zakończę. A teraz zapowiadana wcześniej nowa seria, pierwszy odcinek. Seria, którą nazwałem Historia jednej przynęty. W pierwszym odcinku wobler Salmo Minnow, którego znacie i tak jak wielu wędkarzy na świecie, i ta przynęta z pewnością złowiła tysiące ryb wielu, wielu gatunków na wielu kontynentach. No, na pewno nie tylko starzy fanatycy salmo wiedzą, że była to jedna z przynęt, która jako pierwsza została wprowadzona do oferty salmo. Firma Salmo powstała w 1991 roku w kwietniu i kilka modeli od razu weszło do oferty. Rzecz jasna, nie mieliśmy katalogu od razu. Pierwszy katalog został wydany w 1995 roku. Wyglądał on tak. To jest okładka. Taki był zresztą mój pomysł, że będzie to okładka na zasadzie takiej teczki. I do środka będziemy wkładać karty. W miarę pojawiania się nowych modeli będziemy te kartki dokładać do teczki. No i tak to było przez parę lat, dokładnie do 1999 roku, kiedy został wydany pierwszy katalog dedykowany do oferty w danym sezonie. I później aż do 2020 roku były co roku wydawane katalogi. No i cóż jeszcze o tym katalogu. No tutaj jak widzicie na okładce jest piękne zdjęcie pstrąga złowionego na Minnow. Dlatego, że Minnow to była taka przynęta sztandarowa. No pewno też nie tylko fanatycy wiedzą, że moim marzeniem było stworzenie kolekcji przynęt, na które będą brały wielkie pstrągi. Byłem zapalonym pstrągarzem. Do tej pory mi to niestety zostało. Pewno tak już będzie. Choroba jest nieuleczalna, co każdy pstrągarz rozumie. Więc pierwsza ta kolekcja woblerów była dedykowana dla pstrągarzy. Tam był Minnow, Bullhead i Butcher. Właściwie trzy przynęty. Imitacje, czy powiedzmy kształty, czy modele, na które ja złowiłem, na prototypy tych modeli, które wykonywałem z lipy przez wiele lat wcześniej.
Na te podobne przynęty miałem najlepsze wyniki i na tym oparłem na swoich doświadczeniach właśnie to, co zrobiliśmy. Pierwsze woblery, to taka mała dygresja, pierwsze woblery Salmo, które pokazały się na rynku w 1991 roku, były wykonywane z mielonego korka mieszanego z żywicą. Tą masę, taką dość twardą masę wkładaliśmy do form wykonanych z żywicy epoksydowej. W ten sposób zagwarantowaliśmy sobie powtarzalność kształtów. W środku oczywiście był zamontowany drut. Początkowo był to drut taki spawalniczy, bo on był dostępny, był nierdzewny, taki albo mosiężny. W każdym razie te pierwsze modele były wykonywane z korka mielonego z żywicą. Po jakimś czasie otwieraliśmy formę, był kształt, który pływał, dawał się nacinać dość prosto, dawał się ustawiać i tak dalej. No i tak powstały pierwsze, te wszystkie modele, o których wspomniałem, czyli Minnow, Bullhead i Butcher, były jako pierwsze modele wykonane z mielonego korka, więc to jest informacja dla kolekcjonerów. Jeśli macie takie modele, to są absolutne super unikaty, bo ich powstało kilkaset w każdym modelu. No i to wartość kolekcjonerska tych przynęt będzie tylko rosła i jest naprawdę bardzo duża, bo ich było niewiele i na pewno już więcej ich nie będzie. Natomiast pomysł, jeżeli chodzi o te woblery, które znacie teraz pod nazwą Minnow, był taki trochę na początku nieuczesany, bo wymyśliłem sobie, że nazwa będzie przynależała do koloru. I tutaj później musiałem zrobić korektę tego założenia. No w każdym razie, tak jak tutaj widać, na tej karcie pierwszej z katalogu z 95 roku są dwa woblery, znaczy dwie przynęty, które znacie teraz pod nazwą Minnow, ale w różnych nazwach. Jest Minnow i jest Trout. Trout to był kształt Minnow oklejony kalkomanią imitacji pstrąga. Model Trout występował w trzech wielkościach, 5, 6, 7 cm, w wersji floating i sinking oraz dwóch kolorach, red i natural, czyli R i N. Natomiast wobler pod nazwą Minnow, który był zbudowany na tej samej kształtce co Trout, występował tylko w dwóch wielkościach, 5 i 6 cm, bo założyłem, że 7-centymetrowych strzebli nie ma. Przypuszczam, że są, bo potem dostaliśmy zamówienia z Hiszpanii na przykład, gdzie nasz dystrybutor nalegał, żeby zrobić 9 w kolorze Minnow, bo tam są takie strzeble. Możliwe, że tak, bardzo możliwe. W każdym razie na początku były trauty 5, 6, 7, natomiast Minnow był w wielkości 5 i 6 cm. Minnow był też oczywiście w kolorach red i natural. I w dwóch wersjach floating i sinking. Tutaj jeszcze niestety do katalogu nie weszła pierwsza kolorystyka tych przynęt, czyli Trout, Minnow, Bullhead i Butcher, bo pierwsze były robione w sposób bardzo prymitywny. Też to była kalkomania, którą wymyśliłem jako sposób aplikacji koloru na kształtce takiej właśnie jak wobler. Wcześniej nie słyszałem, żeby ktoś to stosował i wydaje mi się, że byłem pierwszy w Polsce i firma Salmo była pierwsza w Polsce, która zastosowała taki sposób nakładania kolorów. To nam dało tak na marginesie dość dużą przewagę nad konkurencją, bo te woblery wtedy wyróżniały się bardzo mocno w sklepach. Nawet te pierwsze wersje, które były wykonywane bardzo prymitywną technologią, były robione techniką sitodruku, dość prymitywnego sitodruku z kilku kolorów. Tu jest, nie wiem czy znacie, kolekcjonerzy na pewno, to jest piątka Minnow w starym ubarwieniu. Jest ich bardzo niewiele na rynku. To są właśnie te modele, które były wykonywane z mielonego korka mieszanego z żywicą. Drut jest czerwony. Co ciekawe, jeszcze tutaj jeszcze ster. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Ster jest dość fajny, taki oryginalny. Nie mieliśmy wtedy wtryskarki.
To były bardzo trudne początki, więc mój tata, świętej pamięci, w bardzo wielu momentach nam pomagał, nie tylko wsparciem technicznym, bo był bardzo dobrym inżynierem i mechanikiem, i konstruktorem, ale również finansowo wspierał nas, bo parę razy byliśmy na granicy tak zwanego bankructwa. Dzięki niemu przetrwaliśmy i potem mogliśmy się rozwinąć. No ale tutaj pomógł nam zrobić urządzenie do robienia sterów. Nie była to wtryskarka, a był to taki wykrojnik, który działał na zasadzie obcinania takiego rantu z plasterka, prostokątnego plasterka plexi, które było rozgrzane w oleju. Rozgrzewaliśmy olej, wkładaliśmy tą pleksę do oleju, wkładaliśmy do tej sztancy i to jest sztanca zrobiona przez grawera. Tutaj w środku ma takie wgłębienie, ten ster. Dzięki temu, że na sztancy była wypukłość oczywiście, mamy tu nazwę Salmo, tylko ona jest bardzo słabo widoczna. No wiadomo, że to była bardzo prymitywna technologia, ale to był jeszcze jeden powód, dla którego te stery się wyróżniały, te w ogóle całe przynęty się wyróżniały wśród całej oferty woblerów, bardzo, bardzo skromnej w tamtych czasach, 91 rok, nic prawie nie było w sklepach. Także tak to wyglądało, kalkomanie bardzo prymitywne, do wszystkich tych pierwszych trzech modeli zastosowaliśmy właśnie takie kalkomanie, takie stery, taki drut i wszystkie były robione z mielonego korka. Później to się zmieniło, jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ mieliśmy dużą trudność, żeby wyważać te woblery w sposób przewidywalny, mimo że zakładaliśmy ciężarki większe czy mniejsze do nich, to mimo wszystko jedne pływały lepiej, drugie gorzej, jedne tonęły szybciej, drugie wolniej. Więc wymyśliłem, że zrobimy trzy wersje i były floating, sinking i fast sinking, oznaczane oczywiście F, S i FS, czyli fast sinking. Te fast sinking chodziły trochę słabiej, natomiast no, pozwalały na inne stosowanie innych technik. Te wszystkie na początku modele były nacinane na kolanie piłką do metalu, także dość ciekawy, natomiast bardzo mało precyzyjny sposób. Każdy chodził trochę inaczej, ale wierzcie mi, że naprawdę łowiły ryby i to całkiem fajnie. Tutaj widać, ten ster był ustawiany dość pionowo w stosunku do osi podłużnej korpusu, ponieważ ja wtedy byłem absolutnie zafascynowany łowieniem strągów pod prąd, czyli szedłem pod prąd i ściągałem przynętę z prądem. W szybkich nurtach tego rodzaju ustawienie steru pozwala na bardzo fajne twitchowanie, na stosunkowo wolne zwijanie i generowanie fajnej, dość ostrej akcji. Im bardziej ostry ster, jak wiecie, tym częstotliwość pracy jest większa, natomiast wychylenia są słabsze. No i ja wtedy zakładałem, że strągi będą brały lepiej na takie przynęty. No i oczywiście brały bardzo dobrze, ale jak już wiem teraz, głównie dlatego, że było ich dużo, dużo więcej w rzekach. No cóż, no w każdym razie do tego tematu jeszcze wrócę w czasie omawiania kolejnych modyfikacji tego modelu i kolejnych zmian w ogóle w ofercie pod tytułem Mino. Te wszystkie historie, tak jak tu zauważyliście, będę ilustrował zdjęciami, które zrobiłem z kilku katalogów Salmo. Oczywiście nie wszystkie katalogi tutaj będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Tylko wtedy, kiedy uznałem, że jakaś ciekawa zmiana nastąpiła, te zdjęcia zobaczycie. No i tak, to był pierwszy katalog z 95 roku, który pokazywał już troszeczkę odświeżoną ofertę woblerów, bo już nie były te kalkomanie takie bardzo prymitywne, malowane kropkami w trzech kolorach, z tego co pamiętam, a oparte na akwarelach, które zrobiłem, które właściwie do tej pory większość tych akwareli dalej jest bazą do tworzenia nowych kalkomanii. Także znaczy, że chyba dobrze to zrobiłem. Nowością
w 99 roku był, minął 7 SDR, który wtedy się nazywał Trout SDR. Zresztą wprowadziliśmy wtedy 3 SDR-y, Butchera i Bullheada w wersji SDR z długim sterem. To było całkiem fajne posunięcie, bo rozszerzyliśmy trochę zasięg stosowania tej przynęty. Kolejne zmiany w ofercie serii Mino nastąpiły w 2000 roku. To mam katalog z 2000 roku. I wtedy wydarzyły się dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, zmieniliśmy nomenklaturę w serii Mino. Wszystkie woblery, niezależnie od koloru, dostały nazwę Mino. Doszedłem do wniosku, że tak będzie prościej, bardziej przejrzyście i bardziej logicznie. Czyli niezależnie od tego momentu, niezależnie od tego, jaki był kolor, jeśli był jeden kształt, to on miał nazwę, czyli nazwa wynikała z kształtu woblera. Dodatkowo do oferty dodaliśmy wobler Mino 9. Tutaj mamy Mino 9, który był wobler nowością na właśnie 2000 rok. Na razie kolorystyka tych przynęt była dość skromna, niewiele kolorów. Prowadziliśmy już metaliczny, złoty. No i dość sporo było tych kolorów, prawie tyle samo, jak teraz patrzę w ofercie Mino SDR 7. Bardzo ważna zmiana natomiast w serii Mino nastąpiła w 2003 roku. Tu mam katalog z 2003 roku na okładce Slider, bo wtedy właśnie został wprowadzony na rynek. Katalog powstał w 2002, tak jak każdy poprzedni. W 2002 roku na targach pokazywaliśmy katalogi i ofertę na kolejny sezon. I w 2002 roku te woblery trafiły już do dystrybutorów na świecie. Natomiast co do Minoa, co jest ciekawe, oprócz kilku nowych kolorów, takich jak Yellow Days, jak Clown Metallic Days, jak Real Roach i Hot Perch, to były nowe kolory. Tutaj macie zdjęcie, zbliżenie tej strony katalogu. I spostrzegawczy koledzy na pewno zauważą, że zmienił się ster w woblerze Mino. Oczywiście mówię o tych modelach 5, 6, 7 i 9. Do tej pory te stery były dość grube, ustawione dość ostro pod względem osi podłużnej, tak jak powiedziałem. Właśnie z uwagi na to, że były cały czas w mojej głowie ten pomysł, że to mają być przynęty na pstrągi i do zwijania z prądem. Okazało się, że woblery Mino łowią ryby, nie tylko pstrągi, łowią wszystkie właściwie drapieżniki. No i niektórzy stosowali techniki, które były uznawane za bardzo dobre na inne gatunki. Na przykład boleń, który wymagał zawsze, tyle wtedy wiedzieliśmy, że trzeba przynętę zwijać dużo szybciej niż na inne drapieżniki. No i Mino, który miał ten ster ustawiony o tak, oczywiście do tego się nie nadawał, bo natychmiast wyskakiwał. Ciężko było go ustawić, a właściwie nie dał się ustawić do szybkiego zwijania lub też do zwijania ze średnim tempem nawet pod prąd rzeki. Ponieważ tutaj już nacinaliśmy maszynowo, czyli były łoża, które pozwalały ustawić precyzyjnie ten kąt nacięcia i nacinać całą serię identycznie. No mimo wszystko one były cały czas pod ostrym kątem. I był problem, bo wielu wędkarzy sobie z tym nie radziło. Pstrągarze bardzo dobrze lubili takie woblery, które miały pracę nieregularną, czasami odskakiwały od tego prostego toru pracy. To powodowało, że stawały się bardziej skuteczne. No ale odbiorcami naszych woblerów zawsze byli wędkarze również mniej doświadczeni i dla nich trzeba było zrobić modyfikację. Taka modyfikacja nastąpiła właśnie w 2003 roku. Ostatecznie zdecydowaliśmy się to za namową kilku bardzo dobrych wędkarzy. No i tu mam mały konkurs. To nie zagadka, bo zgadnąć się tego nie da. Potrzebna jest głęboka wiedza na temat historii Salmo. Pytanie jest następujące. Kto był autorem
tego steru, na podstawie którego zrobiliśmy nowy ster do Minoła szóstki, a później piątki i siódemki i dziewiątki. Zasada była taka, że był on dużo węższy od poprzednich sterów, cieńszy, był dużo cieńszy również i to dawało zupełnie inną pracę, pracę bardziej z większą częstotliwością, taką, która pozwalała również łowić tym woblerem wędkarzom na innych łowiskach niż tylko rzeki pstrągowe i z prądem. Myślę, że to był bardzo dobry ruch. Wiele dobrych opinii otrzymaliśmy po tych zmianach. Oczywiście były też osoby niezadowolone, jak to zwykle bywa, no ale zawsze tak jest. Ktoś jest niezadowolony. Generalnie myślę, że to była dobra zmiana. Więc kto zgadnie, poda właściwie nazwisko wędkarza, znakomitego spinningisty z Warszawy, który był autorem tego pierwszego prototypu steru, nowego steru do Minoła szóstki, otrzymał ode mnie specjalną nagrodę, ale uwaga, nie mogą w konkursie brać udział byli pracownicy Salmo, także utrudniam trochę zadanie. No i odpowiedź musi najpóźniej spłynąć do poniedziałku, w poniedziałku włącznie, czyli do jutra. Czas start. Nagroda będzie fajna i cenna, myślę, że się spodoba. Co jeszcze? Teraz właściwie ostatnie jakiekolwiek zmiany, o których warto wspomnieć, nastąpiły w ofercie serii Minnow w 2005 roku. To jest katalog na 2005. Tutaj zauważyliśmy, że już w Stanach sprzedawaliśmy i te woblery się sprzedawały Minnowy, a szczególnie Minnow 7 SDR na Walleye, więc tutaj jest sporo kolorów Minnowa siódemki, tak jak SDR-a, tak jak widzicie na tym zdjęciu. Prowadziliśmy wtedy dwa kolory też dedykowane do na Walleye głównie, czyli Pink Tiger i Pearl Blue w nowej odsłonie, bo ten Pearl Blue poprzedni, pamiętacie, z pierwszego katalogu wyglądał trochę inaczej, z drugiego katalogu, bo dostał łuseczki. W ogóle były jakieś tam oczywiście w międzyczasie modyfikacje nazw kolorów, po to, żeby to było bardziej przejrzyste, zawsze taki był cel tych wszystkich zmian. Po to, żeby te woblery były bardziej użyteczne dla wędkarzy. Tak jak powiedziałem na początku, mnóstwo rekordów złowiono na woblery z serii Minnow, ale o jednym chciałem powiedzieć. Postaram się przy każdej nowej opowieści o kolejnej przynęcie Salmo dodać taką anegdotkę, wiem, że to lubicie. Tutaj chciałem przypomnieć historię, która wydarzyła się w 1992 roku, także bardzo dawno temu, na zawodach klubu Potok z Bydgoszczy, kiedy to kolega Jacek Juchniewicz złowił absolutnie ogromnego pstrąga. Były to zawody bardzo wytrawnych spinningistów na rzece Brda. Klub miał renomę bardzo wysoką wśród salmoklubów w Polsce. Zrzeszał wielu doskonałych, wyśmienitych łowców pstrągów. Każdy z nich miał wiele okazów na rozkładzie. No i wtedy na tych zawodach złowiono też kilka fajnych pstrągów. Może nie było rewelacji, jak to zwykle na zawodach, ale 48 bodajże z groszami był największy i kilka mniejszych. Koledzy już prawie rozdali sobie nagrody, bo słyszałem relacje i to z kilku źródeł. I wrócił kolega Jacek. Kolega Jacek ostatecznie nie został sklasyfikowany, ponieważ nie był członkiem klubu Potok. Ale czy warto wspomnieć o jego połowie? Bez wątpienia. Przede wszystkim dlatego, że ryba była nieprawdopodobna. 73 cm i 5,30 cm, ale po wypatroszeniu, bo ponieważ było ciepło, kolega normalnie poszedł zwyczajną drogą. Wypatroszył ryby, żeby mu się nie zepsuła. Wtedy nie było zwyczaju wypuszczania ryb, zwłaszcza na zawodach, więc wszystkie te pstrągi dostały w łeb, ten również, 73 cm, 5,30 cm. Wszystkim szczęki oczywiście opadły, również najlepszym pstrągarzom z klubu Potok, bo żaden z nich, rzecz jasna, nie miał ryby, która nawet się zbliżała do tej wielkości. A dla nas, dla mnie ciekawe było to i budujące, że złowił tą rybę na woblera Minnow 7 Sinking.
I opowieść, którą słyszałem z kilku źródeł, potwierdziłem, kiedy się spotkałem z kolegą Jackiem, kiedyś na targach w Warszawie. Powiedział mi to jeszcze raz. No dostał od, on był wtedy, bardziej łowił szczupaki, więc sprzęt miał nie taki, co trzeba. Jakiś tam mało wyszukany szczupakowy kij, za grubą trochę żyłkę. Wszystko miał za grube, za duże, za ciężkie, według pstrągarzy rasowych. No i dali mu jakiegoś tam woblera. I z tego, co słyszałem od autora tego zdjęcia bodajże, dostał woblera, którego nie potrafili ustawić, który według nich zupełnie nie dawał się ustawić, zwłaszcza ściągany pod prąd, wywalał go na prawo czy na lewo. No i dali mu tego woblera, kazali mu iść w drugą stronę niż wszyscy, żeby nie przeszkadzał. Poszedł tam i złowił tego pstrąga i podobno to wyglądało jeszcze tak, że wyszedł z jakichś krzaków i zobaczył tego pstrąga, jak spływa pod drzewo zwalone, no i tam rzucił, no i wziął. No. Dla niego to było normalne, no widział rybę, uciekła pod drzewo, rzucił i wziął. Nie wiedział, że jeszcze pan Jacek, że takie rzeczy się zdarzają niezmiernie rzadko. No cóż, jak to mówią Anglicy, better be lucky than good. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało. W przyszłym odcinku czekam na propozycję, jaką przynętę z kolekcji Salmo byście chcieli, żebym omówił pod hasłem Historia jednej przynęty. Do zobaczenia w następnym odcinku.